Jakbym teraz znał się na postprodukcji, to bym sprawił, że ta szklanka by się poruszyła razem z moimi palcami. I byście myśleli, że jestem czarodziejem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście, w kolejnej pogadance. Balans w przyrodzie musi zostać zachowany. Z racji, że ostatnio hejtowałem Blizzarda, to teraz dalej będę go hejtował, ale już troszkę mniej, gdyż jest rzecz, którą moim zdaniem ostatnimi czasy robią naprawdę dobrze i są to książki. Blizzard jakiś czas temu wydał książkę Podróże przez Wschodnie Królestwa. I książka była dostępna tylko w wersji angielskiej, ale mimo to już przy okazji moich starych pogadanek wspominałem wam, że moim zdaniem książka jest naprawdę dobra, warta swojej ceny i powinien się nią zainteresować każdy fan uniwersum Warcrafta i każdy kolekcjoner rzeczy z tego uniwersum, bo jest naprawdę ładna. No ale tak się składa, że doczekaliśmy się w końcu polskiej wersji tej książki, która tutaj niestety u was widoczna jest w lustrzanym odbiciu, którego teraz zmieniał nie będę, bo jestem leniwą bulwą, ale grunt rzecz, że wciąż podtrzymuję to, co powiedziałem przy okazji angielskiej premiery. Każdy fan WoWa, każdy fan uniwersum Warcrafta powinien się tą książką zainteresować. W szczególności, że wersja polska jest o wiele tańsza od wersji angielskiej. Niestety jest to spowodowane tym, że jakość okładki jest nieco gorsza, ale poza tym książka ma dokładnie tę samą treść i te same obrazki, które tutaj warto nadmienić, są rysowane przez Flynna Ferwinda według lore. W sensie obrazki, które widzimy w tej książce, są obrazkami kanonicznymi, można powiedzieć, rysowanymi z punktu widzenia Matthiasa Shawa i Flynna Ferwinda, którzy są bohaterami tej książki. Jednak mówiąc bohaterowie tej książki, nie mam na myśli, że historia podróży przez Azeroth skupia się na tym, jak to Flynn i Matthias się kochają. Wręcz przeciwnie, jest to książka podobna do Kronik Warcrafta, czyli książka skupiające się na krainach, przez które ci bohaterowie podróżują, no i po prostu jest pisana w taki sposób, jakby prowadzili dziennik. I moim zdaniem jest to strzał w dziesiątkę. Jest to książka, która wzbogaca to, co już o uniwersum wiemy, ale nie jest to książka konieczna do tego, by zrozumieć uniwersum Warcrafta. I czegoś takiego chciałbym więcej, bo niestety, nie oszukujmy się, często jest tak, że gdy Blizzard zapowiada jakiś tam nowy dodatek, to wydają przed tym dodatkiem książkę. I okazuje się często, że książka ta zawiera w sobie tak dużo informacji lorowych, że bez znajomości tej książki trudno jest nam w pełni cieszyć się dodatkiem. I to moim zdaniem jest głupie, to jest błąd. Gra powinna zawierać w sobie te najciekawsze historie. Powinna tak prowadzić postacie, by ich motywacje były dla nas jasne nawet bez czytania książek. I żadne wytłumaczenie pokroju, albo to jest MMO, albo coś tam nie jest na miejscu. WoW dałby radę to zrobić. A jeżeli Blizzard uważa, że nie jest w stanie tego zrobić, to najwyraźniej źle do tego się zabiera. Boję się, że niestety przy okazji Sylvanas może właśnie na coś takiego czekać, bo jak wiecie, Blizzard zapowiedział niedawno, że będziemy mieli nową książkę, powieść o Sylvanas, która skupi się no, na tytułowej, oczywiście, Wereszcie. Ale tak naprawdę to nie, to o Sylvanas będzie. Ale wracając, boję się, że ta książka będzie konieczna do tego, by móc jakoś uzasadnić lorowy bullshit, który wystąpi przy okazji patcha 9.1. Dlatego też, o ile na powieści z uniwersum Warcrafta patrzę podejrzliwie, tak, takie książki zawsze chętnie przyjmuję. W szczególności, że Blizzard już zapowiedział, że doczekamy się także bliźniaczej księgi, tylko opowiadającej o podróżach przez Kalimdor. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie tam głównymi bohaterami, kto będzie sporządzał ten spis wielkich artefaktów Kalimdoru, ale ktokolwiek to nie był, to i tak, nie oszukujmy się, książkę byśmy kupili głównie ze względu na te arty oraz ze względu na zawarte tam lorowe ciekawostki pokroju tego, jak obecnie wygląda Azeroth. Trzeba pamiętać, że świat, który obecnie widzicie w World of Warcraft, a przynajmniej Eastern Kingdoms i Kalimdor, to świat, który zatrzymał się na etapie kataklizmu, na etapie dodatku kataklizmy i nie był aktualizowany w większości przypadków, pomijając oczywiście Warfronty, ale nie wracajmy do Warfrontów. Błagam was, nie wracajmy do Warfrontów. Natomiast dzięki tej książce mamy rzeczywiście jakieś realne pojęcie na temat tego, co się zmieniło i okazuje się, że niewiele się zmieniło, ale jest kilka ciekawostek, jak chociażby obecny stan Lordaeronu, czy obecny stan Hillsbrand Foothills. Jest ciekawostka odnośnie pewnego przedmiotu, którego może nie będę wam spoilerował, jeżeli ktoś nie oglądał moich poprzednich pogadanek, ale też
jest to przedmiot dość istotny dla całego lore. Jest też mnóstwo easter eggów dla tych, którzy grali w WoW Classic albo w Vanille, gdyż całe mnóstwo artefaktów opisywanych w tej książce jest żywcem wzięta właśnie z Vanilli. Ale na tym się nie kończy. Podróże przez Azeroth i podróże przez Kalimdor to jedno, ale Blizzard zapowiedział także Grimoire Shadowlandsów, który będzie skupiał się na kosmologii Warcrafta i będzie opisywany z perspektywy brokerów, z tego co mi wiadomo. Dodatkowo zostało nam zapowiedziane, że doczekamy się książki o baśniach i mitach Azeroth, pisanej z punktu widzenia mieszkańców tego świata. I są to rzeczy, których naprawdę chciałbym zobaczyć jak najwięcej i cieszy mnie to, że Blizzard zdecydował się na taki krok, że Blizzard zdecydował się zainwestować w to uniwersum, rozwinąć je. Trochę niepokoi mnie to, dlaczego zdecydowali się to robić akurat teraz i mam pewne podejrzenia, którymi się teraz dzielił nie będę, ale no cieszę się, że mimo wszystko te książki powstają, bo jak już mówiłem, moim zdaniem, jeżeli ktoś jest fanem Warcrafta, to lepszego momentu do bycia fanboyem sobie znaleźć nie mógł, bo te książki naprawdę robią robotę i pięknie wyglądają na półce. Więc no, nie ma co zwlekać. Zachęcam Was do kupienia sobie swojego egzemplarza Podróży przez Azeroth i zakończę ogłoszeniem, że jeżeli ktoś nie chce kupować tej książki, to może ją u mnie wygrać. Bo tak się składa, że mam egzemplarz Podróży przez Azeroth do rozdania dla Was, więc standardowo napiszcie w komentarzach, że bierzecie udział w konkursie, dosłownie tak napiszcie, to wtedy za pomocą bota wylosuję kogoś, skontaktuję się z nim i dogadamy się w sprawie tego, jak tę przesyłkę mam mu przesłać. A na ten moment dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał się podobał i pamiętajcie, w Podróżach przez Azeroth Stromgard został przetłumaczony jako Stromgard. Nie dziękujcie. Cześć!